Mm-hmm. vitam mm -hmm. vitam tower of magic is back and we have brand new hero ulius he's a passive hero that can summon minions and fiends not everyone likes heroes like this but i really do let's see if he's good ulius is a nice faction wizard if you give him emblems he will have chance to deal extra damage for each buff the enemies have not perfect class for passive heroes but it is what it is He's a part of magic family so this gave him a bonus. For 1, 2 or 3 heroes 50, 75 or 100% chance to cast plus 5% mana generation stack on a random ally when this hero casts their special skill. Max stack 10. Usually on attack you have um, mana milestones on troops so it's not super important but on defense each mana bonus counts. Same story on longer fights. He also has two passives. When this character casts their special skill, all enemies get minus 5% mana generation stock. If the special skill is fully charged, all enemies get 2 stocks. An enemy can have up to 10 stocks. So this one is completely broken. He slows down all enemies whenever he goes off. It's a stock, so it can't be cleansed, and only 3 or 4 heroes are able to reflect stocks. When this character casts their special skill, they have a 50% chance to deal 100% damage to all enemies. If the special skill is fully charged, the chance is 100%. Maybe this one is not as great as Mana passive, but 100% of his attack is pretty solid. And it's a passive damage so it can bypass taunt, so that's cool. He has 894 on attack, 916 on defense, and 1726 on HP. Really good and well balanced stats. He's a minion maker, so a lot of guys will go attack and HP. I will build him for HP and defense. Here we have hybrid build. If you will prioritize HP and defense, he will have 1176 on attack, 1220 on defense, 2335 on HP, and he will start each battle with Fiend Resist. Not my favorite bonus, but okay. Mana speed is magic, so, skill has two charges. First mana charge is 5.6 tiles, so let's say 6. Second mana charge is 12.5 tiles, so let's say 13. In current meta it's not that hard to go down to 5 and 10. His scroll of equation on uh, first charge summons a uh, minion for each ally with 15% HP and 20% attack inherited from the caster. When summoned the minion gives plus 20% mana generation for its owner. For as long as the owner has this minion. This effect can't be dispelled. And on second mana charge, summons a Fiend for all enemies. The Fiend damages its target with 100% attack every turn. The Fiend absorbs healing. It disappears after absorbing a healing amount equal to 60% of its target's max HP. When summoned, the Fiend gives minus 38% mana generation for its owner for as long as the owner has this Fiend. This effect can't be cleansed. So let's break it down. Summons um, a Fiend for each ally with 15% HP and 20% attack inherited from Ulius. Okay, not amazing stats on minions, but he's super fast, so that's not bad and 15% of his max HP is 350. This is nice mid-shield. When summoned, um, minion gives plus 20% mana generation for its owner for as long as the owner has this minion. It can't be dispelled. Nice effect. We know this from Mieliki, but Mieliki is average. Ulius is super fast and this bonus really matters unfortunately we're missing few persons to launch slow heroes after following three tiles but using bard will do the trick so six tiles for ulius or five but let's say six plus 20% mana generation on slow hero plus 5% from bard of course mana node and next three tiles will charge slow hero on second mana charge Summons a Fiend for all enemies, 100% attack and 60% HP, so these are super strong ones. To remove them, you will need Blossom or Cleo. Or you need a hero that removes Fiends like Arco, Esme, or Belladonna. And there's additional effect on those Fiends. Um. Minus 38% mana generation as long as hero has this fiend, this is crazy and remember that with this charge He cost two negative mana stocks. So mana debuff will start at 48% and can reach minus 88% Is Ulius good? Yes, he's great. Crazy stats, nice family, insane passives, strong minions with mana boost on first charge, and super strong Fiends with amazing mana debuff on second charge. Super fast speed makes him good on attack. On defense, charges are a bit random. They goes off usually when hero's HP goes down. But when he's on defense, you can take hero that blocks or destroy minions, lunar hero or hero that removes fiends. So it's not that hard to counter him. Just remember about negative mana stacks cuz they can really slow you down. On Titans, he does nothing to improve your score. Same on challenge events, so don't use him there. He's a PvP type of hero. On bloody battles, he's great. Minions and fiends are super stronger. Same with mana buff for allies and debuff for enemies. On buff booster, he's cool. Um, his minions gives buff. He can give positive mana stack to random ally. Stacks counts as buffs. And he slows down enemies with his passive. Not a crazy buffer, but can be useful. On rush, Charge heroes are usually not that great because each charge is set as very fast. 6.5 for first, so 13 tiles for second charge. His normal speed is 5.6 and 13.5. But let's be honest, his first charge is not amazing on Rush, and on the Rush, you just can't wait for second charge. Overall, Ulius is pretty useful. Amazing stats, nice family bonus, great passives and good charges. Maybe he's not as strong as some of the new magic heroes. Maybe he's not that hard to counter when he's on defense, but definitely he's cool, especially on attack. He's one of the fastest minion makers and he has one of the best fiends. On top of that, he slows down enemies and speeds up allies i know that he's not a damage dealer but he's pretty good support that can speed up slow heroes to 9 tiles and of course he has great synergy with kingdom family and mighty pets he's my next project so in my opinion he's definitely worth scopes and emblems i will give him first lb but i won't rush with alphas his stats are great anyway and i don't think i will use him on defense so i will keep alpha ethers for other heroes let me know what you think about him if you like this video please hit like button if you don't want to miss future reviews and test drives remember to subscribe good luck with your summons and see you next time mm -hmm. witam polskiej wersji powróciła wieża magii mamy nowego bohatera jest to ulius Jest pasywnym bohaterem, który przyzywa pomocników i potwory. Nie wszyscy lubią takie postacie, natomiast ja lubię. Zobaczmy, czy jest dobry. Ulius jest czarnoksiężnikiem frakcji Lodu. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę zadać dodatkowe obrażenia za każde aktywne podbicie, które mają na sobie przeciwnicy. Nie jest to idealna klasa dla pasywnych postaci, no ale jest jak jest. Jest częścią magicznej rodziny i to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów 50, 75 lub 100% szans na nałożenie efektu plus 5% regeneracji many na losowego sojusznika, gdy użyje Ulius swojej umiejętności specjalnej. Maksymalna ilość kumulacji dla każdej postaci to jest 10. Zazwyczaj używając postaci w ataku, macie progi regeneracji many. Z oddziałów, więc nie jest to aż tak istotne. Natomiast w obronie każdy procent many ma znaczenie. No i oczywiście przy dłuższych walkach, gdzie te kumulacje mogą się już wielokrotnie ponakładać, to ma znaczenie. Ma również dwie umiejętności pasywne. Za każdym razem, gdy ta postać rzuca umiejętność specjalną, wszyscy wrogowie otrzymują minus 5% kumulacji regeneracji many. Jeśli umiejętność specjalna jest w pełni naładowana, czyli drugi ładunek, wszyscy wrogowie otrzymują dwie kumulacje. Wróg może mieć maksymalnie do 10 kumulacji. I o tym mówiłem wiele razy. Ta pasywka jest kompletnie zepsuta albo inaczej, przegięta. A, czyli Ulius za każdym razem, kiedy używa swojej umiejętności specjalnej, spowalnia drużynę przeciwnika. To jest kumulacja, więc nie można się tego pozbyć. A tylko bodajże 3 albo cztery postacie w grze są w stanie odbijać kumulację. No poza wyrównaniem wojennym, to już inna sprawa. Podczas rzucania umiejętności specjalnej, ta postać ma 50% szans na zadanie 100% obrażeń wszystkim wrogom. Jeśli umiejętność specjalna jest w pełni naładowana, szansa wynosi 100%. I może ta pasywka nie jest tak silna jak ta z y, obniżeniem regeneracji many, natomiast 100% obrażeń przy jego ataku to jest całkiem niezły wynik, um, a dodatkowo są to pasywne obrażenia, więc omijają chociażby prowokacje i to jest bardzo fajne. Ulius ma 894 ataku, 916 obrony i 1726 punktów życia. Bardzo dobrze zbalansowane statystyki. Jest twórcą pomocników. Więc sporo osób może go budować w atak i punkty życia. Ja mojego będę budował w punkty życia i obronę. Tutaj mamy build hybrydowy, natomiast jeśli pójdziecie tak jak ja, będę robił mojego, czyli punkty życia i obrona, będzie miał 1176 ataku, 1220 obrony, 2335 punktów życia i będzie zaczynał każdą walkę z odpornością na potwory. Nie jest to mój ulubiony efekt, no ale trzeba z tym żyć. Szybkość many to magia, czyli jego umiejętność specjalna ma dwa ładunki. Pierwszy ładunek to 5,6 klocka, więc powiedzmy, że 6. Drugi ładunek to 12,5 klocka, czyli przyjmijmy, że 13. Natomiast w obecnej mecie nie jest trudno zejść u niego odpowiednio do 5 i 10 klocków. Jego zwój równań. Na pierwszym ładunku przywołuje pomocnika dla każdego sojusznika z 15% punktów życia i 20% ataku przejętymi od bohatera. Po wezwaniu ten pomocnik daje właścicielowi plus 20% regeneracji many przez cały okres posiadania. Odwołanie tego efektu nie jest możliwe. I na drugim ładunku przywołuje magicznego potwora na wszystkich wrogów. Potwór zadaje celowi obrażenia o wartości 100% ataków w każdej turze. Potwór wysysa efekty leczenia i znika po wchłonięciu zdrowia równego 60% maksymalnego zdrowia celu. Po wezwaniu ten potwór zapewnia swojemu właścicielowi minus 38% regeneracji many przez cały okres posiadania. Oczyszczenie tego efektu nie jest możliwe. Rozbijmy to na mniejsze. Na pierwszym ładunku Przywołuje pomocnika dla każdego sojusznika. Pomocnik ma 15% punktów życia i 20% punktów ataku yy, przejętymi od Uliusa. Ok, więc 15 i 20% to nie są jakieś niesamowite statystyki na tych pomocnikach. Natomiast Ulius jest super szybki, więc te procenty wyglądają nieźle. A 15% jego maksymalnych punktów życia to jest 350. To jest niezła tarcza z pomocników. No, i po wezwaniu taki pomocnik daje swojemu właścicielowi plus 20% regeneracji many przez cały okres posiadania, i tego nie można odwołać. Trzeba zniszczyć pomocniku. Fajny efekt, znamy to z Mieliki, natomiast Mieliki jest średnia. Ulius jest super szybki. Więc ten bonus naprawdę ma znaczenie. Niestety brakuje tutaj paru procent, żeby odpalać wolne postacie po trzech kolejnych klockach. Natomiast te, jeśli wrzucicie do drużyny Barda, to Bard zapewni te dodatkowe procenty. Czyli ładujecie Uliusa po pięciu lub sześciu klockach, powiedzmy po sześciu. Um, wolne postacie mają 20% regeneracji many, taki na przykład Cao Cao czy Milady um, na oddziale, czyli musicie tu mieć zmaksowany oddział magiczny lub cyklopów, plus 5% z Barda, no i oczywiście ten talent many i następne trzy klocki, czyli w sumie dziewięć, załaduje wam taką wolną postać. Drugi ładunek przywołuje potwora na wszystkich przeciwników. Potwór ma 100% ataku i 60% maksymalnych punktów życia celu. I to są bardzo silne potwory. Żeby je usunąć, właściwie chyba tylko dwaj medycy sobie z tym poradzą. Pierwszy to jest rozkwit, a drugi to jest kleo. Oczywiście możecie usunąć te potwory używając takich postaci jak Arko, Esme, Beladona i inne, które od razu usuwają potwory. Natomiast te, te potwory mają dodatkowy efekt. Minus 38% regeneracji many tak długo, jak bohater posiada na sobie tego potwora. I to jest kosmos. Natomiast pamiętajcie, że to jest drugi ładunek, więc z tym ładunkiem Ulius rzuca dodatkowo dwie negatywne kumulacje many na wszystkich przeciwników. Więc to obniżenie regeneracji nie zaczyna się od 38%, a od 48% i może osiągnąć minus 88% regeneracji. Czy Ulius jest dobry? Tak, jest świetny. Bardzo dobre statystyki, niezły bonus rodziny, przegięta pasywka, silni pomocnicy dający podbicie many na pierwszym ładunku i potężne potwory. Z rewelacyjnym obniżeniem regeneracji many na drugim ładunku. Super szybka mana sprawia, że jest bardzo dobry w ataku. W obronie ładunki są trochę losowe. Zazwyczaj te postacie czekają z odpaleniem ładunków, aż się załadują na ostatni, lub ich punkty życia zejdą dosyć nisko. Wtedy odpalają od razu kolejne ładunki. Z drugiej strony, jeżeli postawimy go w obronie. Można zabrać postacie blokujące lub niszczące pod pomocników, zabrać postać księżycową wtedy on stworzy sobie tych pomocników, ale nie dadzą zwiększonej regeneracji many. Czy zabrać też bohatera, który usuwa potwory. Czyli nie jest aż tak ciężko go skontrować, natomiast pamiętajcie, że nadal będzie rzucał te negatywne kumulacje many, i to jest w stanie bardzo szybko uprzykrzyć walkę. Na Tytanach nie robi nic, co jest w stanie poprawić wasz wynik. To samo na wydarzenia, więc ja bym go tam nie używał. To jest typ postaci głównie do walki między graczami. Na krwawych jatkach jest świetny. Zarówno pomocnicy, jak i potwory są tam bardzo przydatne. Tak samo um, przyspieszanie sojuszników i spowalnianie przeciwników. Na podbitych ulepszeniach jest spoko. Jego pomocnicy dają podbicie. Dodatkowo jest w stanie rzucać pozytywne akumulacje z bonusu rodziny na losowego sojusznika. Akumulacje te pozytywne również liczą się jako podbicie, no i spowalnia przeciwników dzięki swojej pasywce. Więc nie jest jakimś super bufferem na te turnieje, ale może być tam przydatny. I nasz turnie. Zazwyczaj postacie z ładunkami nie są aż tak dobre, ponieważ każdy ładunek jest ustawiony na poziomie bardzo szybkim czyli 6,5 klocka na pierwszy i odpowiednio będzie 13 klocków na drugi ładunek. Jego normalna prędkość to 5,6 i 13,5 klocka. Natomiast bądźmy szczerzy: jego pierwszy ładunek nie jest wystarczająco dobry na szturm i na szturmie. Nie macie możliwości czekać u jakiejś postaci na drugi ładunek. Podsumowując, Ulius jest całkiem przydatną postacią. Rewelacyjne statystyki, fajny bonus rodziny, świetne pasywki i dobre ładunki. Może nie jest tak silny jak niektóre z tych nowych magicznych postaci. Może nie jest yy, ciężko go skontrować, kiedy stoi w obronie. Natomiast zdecydowanie jest fajny, szczególnie w ataku. Jest jednym z szybszych minionkowców i ma jedne z najmocniejszych potworów. Dodatkowo spowalnia przeciwników i przyspiesza sojuszników. Wiem, że nie jest to postać zadająca jakieś wielkie obrażenia, natomiast jest całkiem fajnym supportem, który um, jest w stanie przyspieszyć wolne postacie do dziewięciu klocków. No, i oczywiście ma świetną synergię z rodziną królestwa i potężnymi zwierzakami. Jest moim następnym projektem, więc moim zdaniem zdecydowanie jest wart teleskopów i talentów. Dam mu pewnie pierwsze przełamanie, natomiast nie będę się śpieszył z kulkami alfa. Jego statystyki i tak są świetne i raczej nie będę go używał w obronie, więc zatrzymam alfy dla innych postaci. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.